Polacy powinni w najbliższych dniach zachować szczególną ostrożność. Wydano oficjalne ostrzeżenie pierwszego stopnia dla wielu województw w kraju. Może być bardzo niebezpiecznie. Polacy powinni bardzo uważać. Wydano oficjalne ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 11 województw. Sytuacja na terenie kraju w najbliższych dniach może być bardzo niebezpieczna. Specjaliści przestrzegają wszystkich mieszkańców, by zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek. Polacy powinni zachować ostrożność w najbliższych dniach. Specjaliści z Państwowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali specjalne ostrzeżenie pierwszego stopnia dla mieszkańców aż 11 województw. Wszystko z powodu arktycznego powietrza, które już w piątek wieczorem napłynie nad Polskę z nad Skandynawii i Rosji. W całym kraju ma nastąpić gwałtowny spadek temperatur, który spowoduje szereg konsekwencji pogodowych, mogących stanowić niebezpieczeństwo dla mieszkańców zagrożonych terenów. Już do dzisiejszego wieczora, niemal przez cały weekend Polacy mogą spodziewać się szeregu zagrożeń, wynikających z gwałtownej zmiany warunków pogodowych. INKWO ostrzega przed ostrymi przymrozkami, szczególnie w nocy oraz opadami śniegu, miejscami bardzo intensywnymi. Lokalnie warstwa białego puchu może osiągać nawet do 20 cm. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia częściowe dla północnych województw. Zachodniopomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz całkowite dla Pomorskiego. Pogorszenia pogody mogą spodziewać się również mieszkańcy południa Polski. Częściowe ostrzeżenie dotyczy województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. INKWO ostrzega Polaków, warunki pogodowe w weekend ulegną nagłemu pogorszeniu. Specjaliści przewidują, że temperatura powinna zacząć wzrastać od niedzieli, jednak do tego czasu zalecają zachowanie szczególnej ostrożności, szczególnie podczas poruszania się po drogach. Przymrozki mogą stanowić ogromne niebezpieczeństwo dla nieprzygotowanych kierowców oraz tych, którzy nie dostosują prędkości jazdy do panujących warunków pogodowych. Dzisiaj grzeje, 1. Premier Morawiecki wprowadził stan epidemii w Polsce 2. Kto najciężej choruje na koronawirusa? Jest najnowszy raport. Prawda jest bardzo smutna. Ostrzeżenie pierwszego stopnia jest najniższe w skali, ale nie należy go ignorować. Wydawane jest, gdy występują niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą spowodować szkody materialne oraz zagrożenie życia i zdrowia człowieka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca szczególną ostrożność w ciągu najbliższych dni i śledzenie oficjalnych komunikatów pogodowych. Najlepsze newsy dnia, źródło, Radio Z. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.